Także u nas na Szeligowskiej 6 tysięcy za metr kwadratowy, a po drugiej stronie 7 tysięcy za metr kwadratowy. To jest jak na Warszawie, nie jest dużo. No. No ale to jest daleka wola, to jest za tym fortem wola. Tak. No to jednak, no to jest kawałek, nie oszukujmy się. Za fortem wola po prawej, tak. Szeligowska. No i ta Anita mówi, że Szeligowska jest bardzo długą ulicą i że my musimy być, ja mówię, od strony Pałczyńskiej, tu jest za fortem wola, dwa przystanki w prawo. A czy ty jedziesz tam do roboty? No, no jednym jedziesz, no tam tylko jeden jeździ. A jaki? A jaki? Sraki. No nie wiesz, co to jest 105? A, no ale to, to gdzie wsiadasz? Przy uniwerku? Wsiądźmy na różnie. Bo tam się pokrywa ze 111 akurat. Jakbym była w bibliotece, to mogę z biblioteki prosto. Aha, no tak. Żeby było na wieczór, to bym poszła sobie do biblioteki o 10 w nocy, to siadła w 105 i elegancko. No. A tak, to co jak od 7 do 7, to ani z biblioteki, ani koło. No to więc do Kastrzaka masz to 523 kawałeczek. No. I tu jadę z Saskiej. Ukraińczycy, ojciec synem. A ten syn taki piękny, chłopak, taki śliczny, się uśmiecha. A bo to ładna jest, wiesz, Ukraińczycy. I on taki ładny się tak do mnie uśmiecha i tak jak, no jak przez te dziury skacze, to tak fajnie, taki... Oj, nie, niezdarny. Wiesz, nie każdy ma jakąś taką wielkość w sobie. Mhm. I ten ojciec taki ładny jest. W sumie widać, że to jest jego syn, bo podobno. No. A teraz to kierowcy autobusu to właśnie w większości albo Ukraińcy, albo Rosjanie. Mało który Polak. A kiedyś to taki był nowy i tak poprosił ludzi, żeby mówili, gdzie przystanki. I tak wszyscy mu kibicowali. Ale bardzo uprzejmi, naprawdę. Bo nie lubią tych Ukraińczyków, a ja nie wiem dlaczego. Dlaczego? Oni są bardzo pracowici, to bardzo dobrzy pracownicy. I proszę ciebie, że tam co w Wołyniu było, ja mówię, co no, było dobrze, to... No ale to, to było przecież to już trzecie pokolenie litości. No, no. Po naszej odpowiedzialności. Trzecie pokolenie, ale każdy człowiek jakby się znalazł w jakiejś sytuacji pod wpływem motłochu też może zrobić wszystko. Tak samo jak młodzi Niemcy, dlatego mają się kajać do końca świata. No. Ale jeżeli jest ta linia katolicka i ona wymusza, aby ktoś się kajał, no to, no to, to też nie jest z Chrystusa. No nic nie ma z Chrystusa. No gdzie tu o przebaczeniu, o czym będziemy gadać? Trzeba było tej kawy, co ja przywozłam z Pogłosia, chyba lepsza trochę, nie? Można, można. Ja rano wypiłam dwie duże herbaty, dwie duże kawy takie, to praktycznie to ja już... No, to nie można tak. To się nie można, ale... To się odwapnić można. Tak, jak się zrobiłam, bo już tak uleci ten rysio. Ta lata paliła papierowy, złapała kawę, no i proszę. Miałam biodra jak rzeszoto dosłownie, jak sito. Kto? No Kryśka. Lata palenia papierosów ciekawe. Tak. I ona z was zrobiła niewolniczki i się śmieje jak ten diabeł. No ona się śmieje. Paszczecik w słoiku. No. 3 złote z groszami. No, ten paszczecik słoby. Bardzo duży. A ogórki by się przydały. A no właśnie. Ogórki by się przydały.
No widzicie, 7 to wcale nie jest też tanio, bo to jest 7,99, to jest 8. No i drugi masz za grosz. Tak jak tych ogórków, tak przyjrzałem się, że jeden obok drugiego, to tych ogórków sporo, ale ten słoik drugi to mógłby sobie poczekać, nie? Ale myślę, Boże. Co to będzie jadł? Nie bój się, ja bym się szybko przypiłam. I też potem zostawiasz te ogórki, potem może myślisz, że ktoś będzie to jadł, czy co? No. Ale za dużo to nie zdrowo. No. Także proszę Państwa, ogórki kwaszone jeść i kapustę jeszcze kiszoną. No bo to najzdrowsze, bo to są ten bakterie kwasu makowego. Mm-hmm. To jest profilaktyka raka jelita grubego i tego. A co jest na raka? No, że jak się pije tą, jecie kapustę, bo w tej soku są takie śluzy różnego rodzaju, tam jest tak zwana witamina U, która działa profilaktycznie przeciw nowotworom i żołądka i raka jelita grubego. Bo nie wiem, czy ty wiesz, że w naszej strefie klimatycznej, w Europie Środkowo-Wschodniej, wszyscy są predestynowani do raka jelita grubego, tylko nie każdy do swojego raka dożywa, bo ma silniejsze geny rodziców i na co innego może wpływać. Tak, w dupie boli, chyba jest na zadanie. O, to mogą być hemoroidy, wiesz. Muszę ci powiedzieć, że to nie ma reguły. Jest taka 82-letnia panienka, polonistka. Ona przecież uczyła 40 lat na Jagiellońskiej Szkole, Halinka Polonicka. I ona mówi tak: Elżbietko, ja jak idę do lekarza na badanie jelita grubego, to bardzo lubię to badanie. Dobrze, to zaskoczenie. No. I to ona mnie tak pocieszała jeszcze. Babcia Olga przeżyła. Jeszcze wtedy, kiedy jak u mnie ten woreczek wycinali, to jej wycięli. Ona mi mówiła, że jej wycięli oreczek. Sama przyjemność. Nic nie czuła, elegancko, nic jej nie było. Tylko po jakimś czasie okazało się, że miała jakby w tym miejscu raka. I po prostu lekarz stwierdził, że to oczywiście było z innego powodu, ale to jej zaleczyli i nic nie ma. Tak. No to w samą porę, że akurat otworzyli i stwierdzili. Także miała dwie rzeczy i powiedziała, że mimo wszystko naprawdę nie ma się czego bać. No a co to się bać? No przecież nie ma co podobać. To później tylko gorzej będzie, a nie lepiej. Oj, Boże, połamana jestem. Także wiesz, hodować raka. A co tacy to nie chodzą, głupie baby. Wie, że 4000 kobiet rocznie umiera na raka szyjki macicy? Tak. Głupoty, bo nie chodzą na badanie. A później już jest czasami tak zaawansowany, że już nic nie można zrobić. Ale zobacz, jakie to są chamy, że gadają o dupie Marynie, na przykład w tym radiu, ale niedawno, miesiąc temu, podali taką wiadomość. Proszę Państwa, z przykrością musimy stwierdzić, że jeżeli chodzi o w ogóle raka, to 40% więcej ludzi zapada na raka. A lacz tej chemii spożyli? Nie, przecież to jest sama chemia człowieku. To czy to nie trzeba było wcześniej informować, mówić, ostrzegać, uczyć? A słuchaj, to ja ci powiem lepszą rzecz. Podobno, słuchaj, w pestce jabłek są substancje, trzy rodzaje wiązań. Między innymi jest cjanek w jednej postaci, jeszcze jakieś dwie cząsteczki czegoś. Ja wiem. W równowadze. I słuchaj, one powinno się właśnie jabłko jeść ze wszystkim, z tym ogryskiem i tak dalej, bo wtedy taka pestka w organizmie, słuchaj, jeśli jest, nie daj Boże, rak, to ona niszczy tego raka i ma jakieś takie enzymy, które powodują, że ten rak nie wychwyci tego jako ciało obce, rozumiesz, się poddaje temu leczeniu. No. Ta peska w środku. Tak. No i słuchaj, a jakiś czas temu poszła informacja, żeby gospodynie domowe, które robią przetwory, wyrzucały pestki, bo
Bo to szkodzi, bo to trujące. Tak. A po co? A po to, żeby więcej ludzi chorowało na raka. Tak. Po to, żeby koncerny farmaceutyczne się obłudziły, bo to jest tutaj jedna sitwa. Trują nas te tanie markety. Właśnie to jest, słuchaj, nie powinno się jeść na przykład mięsa. Mięso jest z hodowli wielkoprzemysłowej. Tak. Zwierzaki nigdy nie wychodzą na dwór, nigdy, przenigdy. One są, no, słuchaj, antybiotykami kwaszerowane, psychotropami. No tak. Przecież tym bykom to odbija, no przecież byk bucha. I, czyli no, te jabłko, czy to jabłko, proszę ciebie, myśmy kiedyś, proszę no, ciebie, ja zawsze miałam takie ciekawe różne doświadczenia i tę swoją kamerę Google zainstalowałam z takiej strony, że wszystko widać. Nie z tej no, strony faryzejskiej, gdzie tu ołtarz błyszczy, złoto piękne. Nie, bo to nic się, nikt się nigdy nie nauczy. Musi zobaczyć to z takiej strony, no tak, żeby to było widać. Myśmy w Budziszynku, jak ten Miecio, co na Woli, elektryk, jeździł piątek, świątek w Ochenende, to do Budziszynka za Warszawę. Jechałyśmy na produkcję jabłek. Sad, ogromny sad. Ogromny sad. I jechała Edytka, ja, Ireczek, mamusia i tatuś. No i tak, żeśmy tam te jabłka robiły. To przecież jaka tematyka? Tony chemii. Żeby robaki nie zjadły drzewa, to trzeba to drzewo spryskać. No i ten Miecio mówił, że ile chemii od sąsiada, jak on tak zacznie pryskać, to jemu to wszystko leci. Mówi, ale bez tej chemii i ja też nie mogę żyć. Musimy pryskać, im więcej, tym lepiej, mniej raka. Jakie piękne jabłko! Tak, oni specjalnie te rumieńce czymś robią, dosłownie polewają, żeby... Ale nie, po prostu z drzewa piękne jabłko. Z drzewa, które jest opryskane, naszpikowane chemią i to wszystko jest w jabłku. Tak, no ale dla siebie to pewno aż tak... Nie ma dla siebie, wszyscy jedzą z tego samego drzewa, bo jak inaczej. I tam czasem mają, proszę ciebie, na przykład niepryskane maliny. Ale te niepryskane to widocznie jakieś gówno warte. A to bo... dla siebie. To tutaj chamy, na przykład mam dla siebie kartofle, to oni na obodniku, wiesz, tak tego produkują. No bo jak a produkują na wielką skalę, no to jeździ ci taki to tam, gdzie jest na wielką skalę, to jak najwięcej chemii. Z takim pojemnikiem obrzydliwym i tego sika, wiesz, takim. No chemią dosłownie czymś zielonym. Tak. Czy niebieskim przecież. To tam, proszę ciebie, najwięcej chemii musi włożyć. No. Także widzisz, no niestety. I po prostu w radiu podali te wiadomości. Ja mówię, Boże, to tak zrobili, jakby ludzie jedzcie chemię, a potem mówią, i ha, 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 40% więcej na raka. To jest no połowa. Tak. No więc jak praktycznie to się powinno, słuchaj. A, na przykład tam koleżanka dietetyczka, to ona mówi, ja mówię, no to co, kasza? A ona mówi, słuchaj, to co oni podają na opakowaniu, to podają, słuchaj, te składniki, ale w kaszy surowej, nie gotowanej, bo gotowanie za wiesz, ileś procent, no niestety zabija. No. I ona już przeszła kompletnie na wegetarianizm, tylko warzywa i owoce i te, co? Orzechy. Tak. No. O, ja lubię te orzechy, tak. Różne orzechy, w ja różnej mówię, postaci, ja bo mówię, nawet jak wafelki orzechowe czy coś, nawet cząstka orzecha, to ja już lecę za orzechem. Tak, tak, tak. To ona mówi, że jak się 24 godziny wymoczy, to można... Orzechy, orzechy paruski, orzechy. Orzechy? O, masz, obacz, nie widziałaś tego. No nie widziałam. No, no. Orzechy paruski. Orzechy. Także proszę Państwa, świat jest diabli. Jak Państwo widzą, że Państwo tego dotknęli, posmakowaliście i zorientowaliście, że jest diabli. Czyli co? Nie mieli świadków Jehowy, jak lata całe tutaj głosili, żyli, byli i mówili prawdę. Odjechali do Anglo-Ameryki, Białystok i tam już będzie to ta ziemia obiecana, milenium, okres tysiąca lat do Królestwa Bożego. I ci świadkowie jeszcze trochę przyjeżdżają, a to postać pod gitarą, Warszawa Centralna, Śródmieście. A ty jeszcze masz szansę trochę posłuchać, żeby tę prawdę chwycić, bo dzięki prawdzie tylko będzie życie wieczne. Oczywiście, że możesz umrzeć choćby na raka w międzyczasie, ktoś ciebie zamorduje, no, a Jezusa to nie zabili, ale
Jak ktoś żyje w zgodzie z Jahwe, to przecież wszystko jest możliwe, a te cuda piękne opisane w Biblii, to przecież one są na temat, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Niesprawiedliwi tacy, którzy bankowo mają coś na minusie. Coś gdzieś kiedyś jeszcze mieli nieuregulowane. Panie, Świadkowie Jehowy pobiją z tymi Żydami o miejsce. A i po prostu wiesz, przecież wiadomo, że ta ziemia obiecana to jest w sensie duchowym, a nie literalnym, bo przecież nawet i katolicy, wiesz, są literalni i też o miejsce się biją z Żydami. Także raczej Żydzi z katolikami będą się bić, Świadkowie Jehowy nie muszą, bo oni, wiesz, najlepiej taki Janek, on mieszkał na Lwowskiej, tam koło tego, gdzie żeśmy były, u Kobylińskiego. No tam przy Politechnice. No jego ten ojciec miał po drugiej stronie ulicy, był w separacji żonę swoją. No i ten Janek mówi tak, młody facet, żona i chyba ze sześcioro dzieci. I mówi, był na wsi i tłumaczy chłopu na miedzy, proszę pana, ja panu tu pokażę patykiem ziemię. Niech pan mi tu pokaże na tej ziemi, gdzie tu jest granica, gdzie tu są Niemcy, a gdzie tu Polska. I ten facet z baranią mówi, no bo właściwie to tak. I tutaj ta część ziemi jest taka sama. I tutaj on jemu tłumaczył, że jak ludzie dzielą się na granicę, to źle robią. Że Pan Jezus Chrystus jak żył, to urodził się w Palestynie póki co. Ale zapowiedź królestwa była świata bez granic, bez armii, bez niczego. I on temu chłopu tłumaczył, ale to dla niego to było za trudne do zrozumienia. Dlaczego? Dlatego, że był naszpikowany głupotami. Ten, co idzie na studia, jest naszpikowany światowymi głupotami diabła, a ten też, tylko że w innym sensie. No także widzicie Państwo, ludzie są tak daleko od Boga, że oni prostych rzeczy pojąć nie mogą. No, no. Na przykład jest coś takiego, że ludzie nie lubią dawać, nie lubią się dzielić, ale nawet nie podpowiedzą, bo ona myśli, że jak ona podpowie, to ta wpadnie na ten pomysł i ona w tyle będzie. No i tak trzymali, proszę ciebie, nawet Chińczycy różne tajemnice. No, też Chińczycy na przykład kompas znali, jeszcze. Ale zobacz, Chińczycy tym murem się otoczyli i przegrali, wiesz dlaczego? Bo tu takie dyskusje były w radiu i mówi, że a właściwie to w Ameryce więcej jest innowacji i pomysłów niż w tych Chinach. No bo tam przyjechała koło. A no widzisz, no. I ona się musiała bylić. Jednak w Ameryce więcej innowacji. To więc wtedy, kiedy ja to słyszę, to sobie tak myślę, to a u Chińczyków nie? No jednak nie, bo skoro oni się otoczyli tym murem, nie kontaktowali się ze światem, no niestety to tylko w ten sposób. Dynastia upadła w 1911 roku. Była, dobra była, ale to wszystko było do czasu. Bo widzisz, bo te narody, one zawsze miały jakiś mur. Na przykład starożytny Babilon, który upadł w 539 roku przed naszą erą. Nie do zdobycia Babilon. Nie do zdobycia. No, a Konstantynopol przez słynne mury, przecież 7-metrowe. A co robi Angela Merkel? Ona też taka misjonarka. Mówi, że Unia Europejska nie zna barier, to znaczy i granic i tego. No to jest gest drobliwy. Ale w tym świecie jest to widocznie niemożliwe, bo to nie jest czas Królestwa Jezusa Chrystusa i ty możesz być Chrystusem, ale ciebie zabiją, bo żyjesz w takim, a nie innym świecie. I ona ma dobry sposób myślenia, ale niepraktyczny ze świeckiego z kolei punktu widzenia. No. Wiesz, Arabów. Nie wiem, czy ty wiesz, że ona w ogóle jest ewangeliczką. Oczywiście, no w Niemczech to. I teraz tak, kiedy ja ci pokażę ten filmik, kiedy żył Jan Maciej Witek, on mi pokazał film, że tam jest takie studio telewizyjne Turm. I tam siedziała Angela Merkel, jeszcze wtedy, kiedy nie była tą panią kanclerz. I tam była też Nina Hagen, ta piosenkarka. I ta Nina Hagen, jak wszyscy siedzieli tak w kółku, że Angela Merkel coś tam powiedziała i ona stanęła nad tą Angelą Merkel. Scheiße! Scheiße, schmeißt du überhaupt! I taki skandal zrobiła tej Angeli Merkel i zabrała się i wyszła ostentacyjnie ze studia.
To był nagrany film. Janek Witek mi to pokazał. Ta ja z tego ryłam, ale już ona była ten kanclerz, już była tą kanclerzową. To ja, ale ona wtedy nie była jeszcze. Jej twarz i taka troszeczkę taka naprzeciętna kobiecina, ale Angela Merkel. I tak ja opieprzyła ta Nina Hagen i tak z gór i wyszła ze studia. A idź, to taki fajny film. Ja mówię, słuchaj Jaśku, to jest niesamowity film, bo teraz jak ona jest tym kanclerzem, to ona może by nie chciała tego filmu oglądać, ale że z drugiej strony, ponieważ ona jest ewangeliczką, to musi być też pokorna trochę, Chrystusowa. No. No, ale wiesz, na tym stanowisku to musi ale tak, proszę ciebie, teraz ja w centrum mówię, Radio Conchita nagrywam, że Biblia w śmietniku. Ale idźmy dalej. Tam jakiś pałac, a tam jeszcze takie są śmietniki wielkie, takie na kółkach i na śmietniku leżała flaga. I tak, tu jest czerwona, a w środku biała. Ani kropki, ani kreski, tylko biała. Ja tę flagę tak w te śmietniki... Ale jak to w trzech... Czerwona, biała, czerwona? Tak. Jakby z trzech części? Tak. To wyglądała niczym biało-czerwona, ale to nie była w tym biało-czerwona. I ja tak filmu, i ja po prostu, proszę Państwa, właściwie to na śmietniczce leżała flaga. Chodźmy się przyjrzymy, tak robię, i tę flagę tak wbiłam w tę śmietniczkę i ona powiewała. To więc tak, proszę Państwa, przechodzi kobieta podobna do Japonki. Zobaczmy, jak ona zareaguje, a zadajmy jej pytanie. O! I ona się patrzy. Nawet nie spojrzała, a jak ktoś się popatrzy, bo flaga powiewa i tak popatrzy, ale nic, przechodzi. Ja mówię, proszę Państwa, podobna do polskiej, to niby jak Polak przechodzi, to powinien albo tę flagę wyjąć ze śmietniczki, albo gdzieś ją odłożyć na ławkę, bo były te pochody i tutaj czego tu nie było, mydło i powietrze. I Państwo zobaczą, jacy my jesteśmy. Na pokaz, owszem, jesteśmy patriotami, ale tak, flaga na śmietniku wisi, i tam jest ten PKS cały, tam jeżdżą, proszę siebie. No i te śmietniczki są ogromne, tam te 3-4 takie na koła. I ta flaga, nie mam w internecie, super film. Proszę Państwa, Państwo zobaczą, jak reagują ludzie. Ta Japonka mówi, że to nie, kisz, kisz, poszła. Ta się nie przyznaje, no to nie wiem. Pan Bóg też się nie przyzna, bo Pan Bóg świat bez granic zrobił. To znaczy... Miał być. Ale że te podziały, to kto to zrobił? Takie to wszystko ciekawe, że widzisz, jak tą kamerą podejść z innej całkiem strony, to wtedy coś widać edukacyjnie. No, a tak, że ładnie, że flaga ładna. No, zmysł reporterski. To jest ładne. No. Może być nawet piękne. A ja chcę ci, faryzeusze piękni, i w 23 rozdziale Ewangelia Mateusza tak długo opisuje i przesadzacie komara wielbłąda połykacie, czyli że już rozdmuchiwanie, że koper, że ważycie, że to, że tu nie wolno, że tam już ocenione, policzone, a serca nie mają miłości do Boga. I tak to przeistoczyli w ogóle te przykazania Boże, bo tu chodziło o prawo Boże. I tak pięknie ci faryzeusze, saduceusze opisali. A Żydzi powiedzieli, że to przecież myśmy wcale tego Jezusa Chrystusa nie zabili, bo tak naprawdę to ja nie wiem, czy oni na niego czekają, czy jaką filozofię dla wytłumaczenia się z tego, że oni zabili Jezusa. Bo mi tu jedna napisała w komentarzu, że Żydzi wcale nie zabili Jezusa. Ja mówię, Żydzi i zabili Jezusa. I Jezus też był Żydem w ogóle. Także jeszcze lepiej ci powiem, moja kochana, na odpowiedź dla komentarza, bo ludzie po prostu no, bronią. Ona myśli, że będzie broniła, ale nie wie czego i nie wie po co. No bo wiesz, bo to nieładnie brzmi, że to Żydzi zabili Jezusa, ale ktoś go zabił. No to przecież... No, to było w tym narodzie i zabili swój swego, swoi zabili swego. Ale że to tak niezgrabnie wygląda, tak samo niezgrabnie jak ta flaga w śmietniku. No, to więc wiatr powiewa i ludzie przechodzą, o cholera, co to jest? No ale przechodzą, bo właściwie brak reakcji. To najlepiej jak była kiedyś taka telewizja Czwórka, i przychodzi babka, przed sklepem stoi jakaś
jakiś jakaś facet czy kobieta, czy ktoś, jakiś człowiek, i ona mówi, że proszę tylko chwileczkę wziąć się za ten wózek, popilnować, a ja wejdę do sklepu, na sekundę zobaczę. I ona weszła do tego sklepu i nie wyszła. I teraz kamera na tego człowieka, który z wózkiem stoi. Jak on reaguje? No i on o, tak się pan... Następnemu pewno wciska. Denerwuje się, ale w końcu zajrzał do wózka i stwierdził, że tam nic nie ma. Że tam nic nie ma. Trochę. I takie, ta telewizja Czwórka, kamera ukryta, to taki program mieli. To normalnie, słuchaj, boki zbijać. No. Boż, to tak się uśmiałam, proszę Państwa, że... A tam było, to nie był tylko ten... Ja też opisuję, może coś zmieniam, jak w tych dowcipach zresztą też. Ale to tak śmieszne, że ja już naprawdę nie mogę, proszę Państwa, wyrobić. I chyba urodzę dzisiaj dziecko. No. I ta Ewka Gruba, proszę Ciebie, z lotniska, ona teraz dopiero, jak to mieszkanie u wujka, to ona teraz mówi, że ona jest po psychologii, że ona jest, ja mówię, o rety, jakie kotlety. Kupiła gdzieś dyplom? No bo wiesz, te gdzieś jak tego maleczka trzeba poniżyć, to trzeba coś wymyślić. Tak, tego maleczka, żeby tak troszeczkę... Okoliczność maleczka, to niech tak będzie. No. Poniżyć, to trzeba coś wymyślić. Sadzi się maleczek, to jak czasami po nosie dostanie, to nawet wychowawcze to będzie. Tego maleczka. No, dużo nie ma o sobie, wszystkie rozumy podjadą. No ale to właśnie trzeba coś wymyślić, że jest po psychologii, a on jest po psychologii. Także proszę Państwa, taka robota jest. Tysiąc szans, o, odbierz swoje tysiąc losów i ciągle, wiesz, trzeba siedzieć na tym niestety, na tym radiu. 882, 70, zobaczymy. No, raz, dwa. Tak, on grał też, on nic nie wygrał, wiesz, to. Ale to dzwonią do jednej osoby w Polsce. To wiesz, tak, pewno do rodziny, wiesz, swojej własnej. No może i mają. A co? Takie połączenia mają. No, Olka musi kiedyś to zrobiła ten jakiś taki wykres, że w jakichś województwach głównie te losy padają. Tak. No, jakoś o dziwo. O to chodź, no. No, nie, no muszę się trochę przespać, nie dawaj. Właśnie o to chodź. Pół do dziesiątej, prawie 20 minut. No,